Cześć drodzy widzowie. Witam Was w Teatrze Bajpomorski. Tak jak Wam obiecywałem, zapraszam Was na małą scenę Teatru Bajpomorski, po której oprowadzi Was reżyser teatralny Ireneusz Maciejewski. Chodźcie z nami. Zwykle mnie nie widać. To znaczy, nie. Nie to, że jestem niewidzialny albo przezroczysty. Po prostu nas, reżyserów, nie widać na scenie. Widać za to aktorów. Dlatego teraz, korzystając z okazji, że scena jest pusta, pokażę Wam małą scenę. I pokażę Wam, ilu takich reżyserów jak ja może znaleźć się na jednej scenie. Jak to zrobię? Normalnie. Zmultiplikuję się, czyli skopiuję. Będę w kilku miejscach na scenie, a Wy policzcie ilu. Uwaga, uwaga! No dobra. Za chwilę postawię kamerę za moimi plecami, czyli na scenie, i przekonacie się, co widzi aktor, kiedy gra, kiedy jest na scenie. Czy jest w stanie dostrzec Was, widzów? Zapraszam. Czary mary i jesteśmy na scenie. Światła, które widzicie za mną, to są światła z kulisy. To są światła przestrzałowe, one dają światło boczne. A te światła, które są za mną, są to światła, które oświetlają aktora. Widzicie, ile trzeba świateł, żeby oświetlić scenę? Oczywiście to nie są wszystkie światła. Ale z tego punktu możecie zobaczyć, co aktor widzi. I co widzi? Czy widzicie krzesła? Nie. Widzi tylko światła. Ale to dobrze. Dzięki temu może skupić się i widzieć tylko swoich partnerów, aktorów na scenie, a nie Was, drogich widzów. No dobra, czasem widzów widać. Patryku, zapalisz nam światła? No, także widać Was, jak ktoś żuje gumę na przykład. Dzięki. A teraz pójdziemy do Patryka i zobaczymy, jak on czaruje światłami. Jesteście gotowi? Czary mary. Benz. Cześć, jestem Patryk. Jesteśmy w Centrum Dowodzenia Świetlnego, gdzie podczas spektakli zmieniamy światła i nie tylko. I podczas spektaklu, gdy aktor da nam znak, zmieniamy scenę świetlną. W ten oto sposób.